teraz. Panie! No teraz to sobie... No! 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 Dobra, było blisko! Jest było blisko, dzień dobry! Witamy w kolejnym filmie z Armenii. Ponownie zajeżdżamy do Erywania. Tym razem po to, aby odwiedzić bardzo osobliwe miejsce, a potem coś zjeść. Nie wszystko w Armenii nam się podobało i mieliśmy przykre przygody, ale ormiańskie jedzenie szczególnie przypadło nam do gustu. Is it okay to film? Yes? Teraz jesteśmy 18 metrów pod ziemią już. Jest niesamowite. Wszystko zrobił sam. Ojciec tej pani, która nas tutaj oprowadza, oni mieszkają na górze w domu i on pod swoim domem, w którym mieszkali, to wszystko po prostu sam wydłubał. To nas macie. Te korytarze tak ciągną się po prostu w nieskończoność, słuchajcie. Już nie mam zielonego pojęcia, gdzie my teraz jesteśmy. Bela. Bela. Bela już się wprowadza. Bela. Bela. Oj. Bela. Bela. No musisz być na sznurku, widzisz? Gdzie ta cała ziemia? Leon, ojciec naszej przewodniczki, wywoził ziemię taczkami za wioskę. Początkowo po prostu chciał zrobić dla żony małą piwnicę do przechowywania kartofli i przetworów. Tak mu się to dłubanie w miękkiej skale spodobało, że przez kolejne 23 lata, praktycznie do końca swojego życia, kopał i dłubał coraz dalej i głębiej, tworząc podziemną rezydencję sięgającą 3 piętr w dół. Gorąco polecamy odwiedzenie tego mało znanego miejsca na obrzeżach Erywania, które na mapie znajdziecie jako Levon's Divine Underground. Bardzo popularne są miejsca, takie jak to właśnie, gdzie w centrum handlowym albo są takie specjalne sklepy, jak teraz jesteśmy w takiej sieciówce SAS, gdzie jest właśnie olbrzymia restauracja, mnóstwo stanowisk, gdzie można sobie wybrać, co nam się podoba, a obok jest supermarket z żywnością. Co nam podoba się tutaj najbardziej, to jest to, że te rzeczy są przygotowywane
na świeżo i są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. Są dania regionalne, można popróbować przeróżnych właśnie ormiańskich smakołyków, a także innych takich trochę bardziej zachodnich, ale wszystko, dosłownie wszystko jest przepyszne. Śnieg zaczął padać. Jesteśmy na wysokości 2000 metrów nad jeziorem Apri. Tutaj jest, o rany, ale pada coraz mocniej. Tutaj jest park narodowy, ale można tutaj biwakować. Trzeba tylko zgłosić się. Oni spiszą z paszportów, tam pewnie do jakichś swoich tam statystyk, ksiąg, nie wiem, ale po prostu to zajmuje chwilkę, moment i pobyt tutaj jest bezpłatny. To jest bardzo fajne miejsce. Wprawdzie droga w ostatni kawałek, po prostu ostatnia godzina, no to jest taka droga, która była dość uciążliwa. Każdym samochodem można tutaj dojechać bez problemu, ale po prostu asfalt jest prawie nieistniejący i trzeba było po prostu jechać wolno. Natomiast samo miejsce jest przepiękne. Za dużo Wam nie pokażę, bo jak widzicie, no widać tyle. Ale jest, musicie uwierzyć, bardzo, bardzo ładnie. Bardzo nam się tu podoba. Cisza, spokój, przepięknie po prostu. Bardzo fajne miejsce. Nie dość, że można sobie tutaj właśnie biwakować, to nawet można zrobić ognisko w wyznaczonych miejscach. Więc uważamy, że jest to rewelacyjne miejsce na spędzenie trochę czasu w Armenii. Thank you.
Teraz czują się Państwo świeżo, czysto i zadbanie. Tak w ogóle to jest ciepło. Ten dźwięk, który tutaj słyszycie, taki szum, to jest tam rurą. Idzie ogrzewanie do środka, do namiotów, więc w namiocie mamy cieplutko, fantastycznie. Tyle śniegu nam napadało przez jedną noc. Pięknie jest. Przepięknie. Na filmie będzie brzydko i ponuro, ale po prostu jest cudownie. Popatrzcie, jak włożę nogę, to jak jest głęboko, do połowy łydki praktycznie. Zobaczcie, jaki pan ma pięknego psa. Przepiękny. Piękny, tak. Jesteś. Lewo, lewo. I jedź tak, jak ślady są. No, idźmy spać. Tam, gdzie ślady są. Tam, gdzie ci ludzie chodzą, oni wiedzą, które gdzieście. Ponownie wracamy do rywania. Tym razem po to, aby naprawić blokadę mostu, która przestała działać jakiś czas temu, ale nie było gdzie tego naprawić.
Co ci powiedzieli? Że jak zrobią, to będzie kosztowało 80 funtów, a jak nie zrobią, to 8 funtów. Niestety na koniec dnia roboczego blokada nadal nie była naprawiona. Musieliśmy przenocować pod warsztatem i na drugi dzień, po kolejnych godzinach w warsztacie, udało się im to naprawić. Dzisiaj będziemy mieli gościa. Ja strasznie lubię gości. Zawsze lubiłam przyjmować gości i uwielbiam dla gości gotować, więc zaraz biorę się do roboty. To jest podróżnik. Ciekawa jestem, czy go znacie. Jest Tomek, ale nie z tej strony rzeki. Dobra, czekaj, ja przeskoczę. No najwyżej wpadnę, no. Mamy słyszałkę, to tylko się tu. No teraz... Panie! No teraz sobie... No! 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 Dobra, dobra, było blisko. Jest to było blisko. Dzień dobry. Jest okej. Okay. Dzień dobry. Witamy, witamy. Cześć. Sandra tutaj pichci coś na obiad. Zaraz zobaczymy, co ona tutaj robi. Zobaczcie na tyle. Dla mnie to jest fenomenalne, jak to wszystko jest pięknie ogarnięte w tym aucie. Zobaczcie, wysunęła szufladę, wyciągnęła kuchenkę, patelnia, no i ogień. Niesamowite. Mam nadzieję, że jesteś wszystkożerny. Tak, oczywiście. Ja to po prostu nawet garnek bym zjadł. Jak mówiłaś, żebym przyjechał głodny. Jak powiedziałeś, żebym przyjechał głodny, to przyjechałem faktycznie głodny. Super. Zaraz będziemy nakładać. Sam warzywka, przepięknie to wygląda. Przepraszam, mamy tam akcję z psem. Akcja? Kto gryzie kogo? No kuźwa prawie ją zaatakował, bo ona się go czepiała. No proszę. Piss off! Bela! Bela! Beluś, nie można. No, trzeba ogarniać, co? No niestety, trzeba... Kurwa mać! Ojej, uwaga, trzeba być bardzo... No bo dlatego, że on już czuje jedzenie. No właśnie. I on jest głodny. No właśnie, i takie psy przychodzą do was, co? Często. No zawsze przychodzą. A z reguły nie mamy problemu, ale to są dzikie psy, to nigdy nie wiadomo. No ale ten jest trochę jak cielat. No ten jest tak duży. Takiego żeśmy nie mieli. Na utrzymanie. Trzeba będzie uważać. No koniecznie. No rzucił się na okay. Kacz. Jeszcze jutro mam w planie pojechać do obserwatorium. Jest takie obserwatorium... obserwatorium... Jak to... Nie, nie, to jakieś... Jest, siada! Coś... wyleciało mi słowo. Takie... Że obserwują kosmos
za pomocą teleskopu radiowego. Radiowy teleskop wybudowany w latach 80. 85 dokładnie. Jest dosłownie stąd 30 km. Jest po prostu w tak dobrym stanie. Wiesz, też wchodzisz tak na nielegalu, ale no miejsce kosmos. Zobaczcie, z Belą sobie siedzimy, kumple. No już chyba jestem przyjęty do rodziny praktycznie, nie? Tak, misiu, ojejku. Już by okulary by mi polizała, tak? Oj, jaka ty piękna. Ojejku. Oj, już. No, o Jezu, myszka. No pięknie. Zaraz wesele będzie. Bela. Nad misia. Bela! Zero pohamowania! Bela! No misiu! I mam piec. Czyli tak zwana piczka. Tak, whatever i łamy kole. No, dokładnie. Piecyk taki tak. Mały. Na drzewo. Żarobiście. Na drzewo i węgiel jak jest, whatever. Słuchaj, to na pewno nie jest newralgiczne, w sensie nie psuje się. Nie, to na pewno się proste. Nie psuje. Nie. Ale to... A to raz działa, raz nie. A właśnie, a jak nie działa, to co wtedy? Mamy power generator na benzynę, więc grzejemy wodę i okay. Się kupujemy. Grzałką. Czekajcie, czapkę na czemu, żeby nie było na włóczęgę Menela. Zdjęcie! Pięknie. Super. Dziękujemy za wizytę. A ja bardzo dziękuję. A ty to chcesz, Baraniubie? Fantastycznie było poznać. Mi również. Bardzo się cieszę i polecam obserwować. Dokładnie. Tak. Link będzie w opisie, tak więc koniecznie. Pchajcie do przodu. Jak to daleko, Tomek? Jak to daleko? Wyjechaliśmy tutaj trochę wyżej i niedźwiedź kończy pakowanie, bo tam byłoby zbyt niebezpiecznie, ale dosłownie w jedną minutę ja nagrywałam zbliżenie wody tego miejsca, gdzie wczoraj Tomek przechodził przez strumyk i nagle patrzę, a ja mam nogi w wodzie i po prostu czarna ta woda się zrobiła, okropna, brudna. Tam wyżej jest tama i po prostu przypuszczam, że z tej tamy po prostu spuścili więcej wody. No ta psinka, biedulek taki niestety. Zostawiliśmy mu tutaj dużo jedzenia.